Kanał OniGames.pl, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj pokażemy Wam wideo playtest gry Forza Horizon 2, czyli jednego z największych hitów szykowanych przez Microsoft na końcówkę tego roku. Gra powstaje w studiu Playground Games, które współpracuje oczywiście z Turn 10, aby zapewnić nam jak najlepsze doznania. No i cóż, możemy spodziewać się wyścigów z otwartym światem, no i oczywiście z arcade'owym modelem jazdy. Tutaj mimo, że w tytule mamy człon Forza, nie powinniście spodziewać się symulacji. Będą to arcade'owe wyścigi, podobnie zresztą jak to było w przypadku pierwszej części na Xboxie 360, którą zresztą recenzowaliśmy dla Was na naszej stronie onigames.pl. Zainteresowanych odsyłam do tamtego artykułu. Tutaj pokażemy Wam kilka tras z najnowszej odsłony, tym razem dedykowanej Xboxowi One, która ma mieć swoją premierę już niebawem, bo pod koniec września. Pokażemy Wam w zasadzie kilka torów z grywalnej wersji, którą mieliśmy okazję sprawdzić. Pierwszy fragment, który właśnie oglądacie na ekranie, to próba dojechania na Festival Horizon. Mamy tutaj właściwie grę z otwartym światem, więc jadę sobie po wyznaczonym torze, natomiast można oczywiście, jeśli ktoś chce dojechać inną drogą na festiwal. Gra jest, przynajmniej ma być, w pełnej polskiej wersji językowej, więc możecie spodziewać się komunikatów oraz fragmentów kwestii mówionych w języku polskim. Jeśli już do tego dojdzie, ja na chwilę będę się wyciszał, żebyście mogli ocenić sami, jak prezentuje się polska wersja językowa. Oczywiście, tak jak wspomniałem, gra ma być w pełni arcade'owa, oferować m.in. też cykl dnia i nocy, pełny 24-godzinny cykl. Nie jest to oczywiście nowość, bo już w pierwszej odsłonie na Xboxie 360 był tego typu cykl nam zaserwowany. Natomiast na Xboxie One jeszcze w jakichś takich ekskluzywnych wyścigach nie mieliśmy z tym do czynienia, więc warto sobie zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje. Tutaj macie już fragment właśnie w nocy. No a za chwilę dojadę na festiwal, więc zacznie się powoli scenka przerywnikowa. Będziecie tam mogli posłuchać trochę dialogów w polskiej wersji językowej, więc może na chwilę obecną zatrzymam swój komentarz i posłuchajcie. Hej, przeżyłeś! No i co myślisz? Idealne połączenie muzyki i maszyn, co? Przygotowanie tego chwilę trwało, ale naprawdę było warto. Rano wsiadamy w świeże samochody i ruszamy na pierwszą wycieczkę, ale dzisiaj... Witam na wyścigach Horizon! Gra cały czas ma się kręcić wokół tytułowego festiwalu Horizon, więc możemy spodziewać się dużo dobrej muzyki. Twórcy zapowiadają nam tutaj trzy stacje radiowe. Jedna będzie popowa, druga bardziej serwująca elektroniczną muzykę, no i trzecia rockowa, czyli można powiedzieć, że standard. Jeśli chodzi o polską wersję językową, no to możecie ocenić to sami. Według mnie prezentuje się ona poprawnie, ale na pewno nie jakoś super dobrze. Główny prowadzący jest nieco irytujący, no ale pocieszę Was, że podobnie wypowiadają się angielscy gracze, którzy słyszeli angielskiego prowadzącego. No cóż, jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach, jest on aż nazbyt podekscytowany, no i aż kipi entuzjazmem. No szczerze mówiąc, mi to średnio przypada do gustu, no ale miejmy nadzieję, że zbyt często go słyszeć nie będziemy. Natomiast może teraz skupmy się na tym, czego możemy oczekiwać w pełnej wersji. Powiem Wam co nieco na temat zapowiedzi twórców. Jak wspomniałem wcześniej, dostaniemy pełny 24-godzinny cykl dobry. Według twórców było to do zrobienia na Xboxie 360, więc to uczynili. Natomiast według nich dynamiczne, zmienne warunki pogodowe nie były do wykonania na konsoli poprzedniej generacji, natomiast tym razem możemy się ich spodziewać. Zatem wyścigi będą oczywiście nie tylko w słonecznej pogodzie. Dostaniemy oczywiście ogromny, otwarty świat. Według twórców wszystko, co widać na ekranie, teoretycznie można tam dojechać. W teorii wszystko, co widzimy, czyli chociażby te góry w tle, są po prostu do zwiedzenia. No a warto eksplorować cały świat, bo twórcy zapowiadają, że ukryją kilkadziesiąt przynajmniej modeli samochodów, takich sekretnych do odkrycia.
W sumie ma ich być podobno blisko 30, natomiast nie wiadomo jeszcze, czy dotyczy to tylko jednej z lokacji dostępnych w grze, czy po prostu wszystkich. No a na temat, jeszcze może krótko na temat lokacji, twórcy zapowiadają, że w sumie teren dojeżdżenia ma być trzykrotnie większy niż w pierwszej części. No i będziemy mogli pojeździć w dwóch krajach, mianowicie we Francji i we Włoszech. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało, natomiast jeśli teren do eksploracji ma być blisko trzykrotnie większy niż w pierwszym Horizon, to już możemy spodziewać się, że będzie to naprawdę wielka gra. Tutaj w międzyczasie oglądacie na ekranie jeden z wyścigów na zamkniętym torze, to znaczy jest to jeden z takich bardziej klasycznych wyścigów, bo myślę, że w zdecydowanej większości będziemy po prostu musieli dojeżdżać z punktu A do punktu B po w miarę otwartych trasach, czyli będzie można sobie jeździć tak, jak nam się podoba. Natomiast jeszcze za chwilę pokażę Wam taki wyścig kończący grywalną wersję, którą miałem okazję sprawdzić. Będzie to tak naprawdę pojedynek między moim samochodem a zespołem akrobatycznym, który będzie latał samolotami nad naszymi głowami. No jest to efektowny wyścig, który mieliśmy już okazję oglądać w przypadku pierwszego Horizon. Mnie szczerze mówiąc ciekawi to, zwłaszcza w przypadku drugiej części, czy twórcy pokuszą się o jakieś nowości. Już pierwsza odsłona serii nie grzeszyła jakimiś innowacjami. Mam nadzieję, że twórcy pokuszą się o jakieś nowe rodzaje zawodów, bo na dłuższą metę właśnie to było minusem w pierwszej części Forza Horizon. Pewne jest natomiast to, że ulegnie poprawie sztuczna inteligencja przeciwników. Na to też narzekałem w przypadku recenzji pierwszej części Forza Horizon. Tym razem cały system ma być oparty na Drivatarach, czyli systemie doskonale znanym z Forza Motorsport 5, a o którym oczywiście wypowiadaliśmy się w samych superlatywach. Po więcej szczegółów odsyłam Was do recenzji tego ostatniego tytułu. Natomiast jeśli system będzie oparty na drivatarach, czyli zachowaniach prawdziwych graczy, możemy spodziewać się po prostu wszystkiego, co najlepsze. Myślę, że o to można być spokojnym. Jeszcze może krótko na temat wielkości samej gry. Twórcy na każdym kroku zapowiadają, że po prostu gra ma być gigantyczna. Niech ich zacytuję, ma być to największa, najpiękniejsza i najbardziej grywalna gra wyścigowa, jaka kiedykolwiek powstała. No miejmy nadzieję, że tak będzie, natomiast już liczby sporo mówią o tym, ile będziemy mogli tutaj pojeździć. Mianowicie gra ma w sumie zaoferować ponad 100 rodzajów mistrzostw, co w sumie przełoży się na ponad 700 eventów do zaliczenia, co jest naprawdę astronomiczną liczbą. Twórcy zapowiadają, że gra ma nas utrzymać przy ekranie przez ponad 100 godzin. Zobaczymy oczywiście, ile z tego to będzie podstawowy tryb, a ile zadania poboczne, no ale już widać, że na fanów wyścigów czeka naprawdę gigantyczna gra. No i jeszcze jeśli chodzi o samochody, to ma być ich blisko 200, czyli podobnie pewnie jak Forza Motorsport 5. Gra zresztą wykorzystuje silnik graficzny z Forza Motorsport 5, no i trzeba przyznać, że jak zwykle daje on radę. Szczerze mówiąc, na chwilę obecną myślę, że są to najpiękniejsze wyścigi na konsolach nowej generacji. Jedynym minusem właściwie jest to, jeszcze tutaj może na chwilę przerwę, bo chcę Wam powiedzieć, że wykorzystuje tutaj właśnie funkcję cofania czasu, która zresztą była też w Forza Motorsport 5. Można się tym posiłkować w przypadku jakichś błędów na trasie. Natomiast jeszcze może krótko na temat silnika graficznego. Jedynym minusem jest to, że gra będzie pędzić w 30 klatkach na sekundę. Trzeba to po prostu zaakceptować. Niestety 60 klatek nie udało się osiągnąć, ale gra naprawdę zapowiada się świetnie i wygląda po prostu doskonale. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was już wkrótce do przeczytania pełnej recenzji Forza Horizon 2, która pojawi się na naszej stronie onigames.pl. A tymczasem będę już powoli kończył ten materiał. Zobaczyliście już mniej więcej, jak ten tytuł się prezentuje. Pokazaliśmy Wam grywalną wersję na kilku trasach. No i nie pozostaje nic innego, jak czekać do końca września i sprawdzić ten tytuł w akcji. Zatem dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia już niebawem.